Pewnie ciężko wam w to uwierzyć, ale jest to mój pierwszy gwiezdny niszczyciel w kolekcji. Jakoś nigdy nie miałem okazji na zakup tego statku, no chyba że liczyć Microfightera. Miałem lekki krążownik Moffa Gideona, ale Star Destroyera nigdy. Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska i w dzisiejszym odcinku zapraszam was na recenzję zestawu LEGO Star Wars 75394 Imperial Star Destroyer. Klasycznie na pudełku mamy logo LEGO Star Wars, grafika jest taka jak do zestawów na 25. rocznicę, mamy też informacje jak numer katalogowy oraz nazwa. Na pudełku oczywiście mamy informacje o wszystkich figurach, które dostajemy w tym zestawie. No i jest też informacja o tym, co interesuje pewnie większość z was, czyli o ekskluzywnej minifigurce Cala Kestisa na 25. rocznicę LEGO Star Wars. Cal Kestis znalazł się też na boku pudełka. Znalazło tutaj też się miejsce dla imperialnego komandora Pradzi. Tutaj macie jeszcze dla porównania pudełko ze Star Destroyera obok pudełka Battlepacka, którego raczej każdy z was posiada. No i może gabarytowo nie jest to jakieś wielkie pudło, ale patrząc na szerokość naprawdę jest duże i naprawdę ciężkie. Z tyłu pudełka również mamy zaprezentowany gwiezdny niszczyciel, z taką różnicą, że tutaj jest otwarty. Poza tym mamy też pokazane funkcje bawialne. Korzystając z rady jednego z moich widzów, poza funkcjami bawialnymi zaprezentuję wam również funkcje otwieralne gwiezdnego niszczyciela. Macie je wszystkie idealnie zaprezentowane na tylnej części opakowania. Funkcję otwieralną zawiera również pudełko i w końcu jest to zrobione tak jak to powinno być. A w środku, tym razem papierowe woreczki. Jak widzicie, woreczków jest naprawdę sporo. Myślałem, że będzie trochę mniej, a tu w środku dostajemy aż 14 papierowych paczek. Jak to zazwyczaj jest w większych zestawach, instrukcję dostajemy zapakowaną w taką oto papierową kopertę. No a w środku dostajemy instrukcję, nie uwierzycie, też z papieru. No i jeszcze taki arkusz z naklejkami. On na szczęście z papieru nie jest. Z ciekawszych rzeczy w środku dostajemy znowu informację o 25-leciu LEGO Star Wars, no oraz instrukcję obsługi separatora. No i niestety znowu na końcu nie dostajemy informacji o innych zestawach na falę sierpniową. Chyba to LEGO za dobrze się sprzedaje, bo już nie muszą się nawet reklamować. Na szczęście jedna rzecz ciągle się nie zmienia. Tak się prezentuje złożony imperialny niszczyciel. Jego omawianie zaczniemy od minifigurek. Pierwsza minifigurka w tym zestawie to komandor Pradzi. Jest to epizodyczna postać z czwartej części Gwiezdnych Wojen, no i tak naprawdę jest znana z jednej sceny. Kiedy to powiedział Lordowi Vaderowi, że z Tantiva 4 została wystrzelona kapsuła ratunkowa, ale bez żadnych form życia. No a co było dalej, to raczej każdy wie. Jak zawsze największym minusem dla mnie jest brak nadrukowanych nóżek. Zawsze on mógł tam dostać jakieś, nie wiem, przedłużenie tego munduru na przykład, albo jakieś nadrukowane buty, jakieś wgniecenia, no a tak mamy całe czarne spodnie. Torsik za to jest naprawdę fajnie wykonany, mamy tutaj charakterystyczny czarny imperialny mundur, jest oczywiście pas z klamrą, no i mamy też imperialne insygnia komandora. No przynajmniej w tym stałym systemie rank z Nowej Nadziei. Poza tym ma on jeszcze imperialną czapeczkę, ale to również żadna nowość. Jeżeli chodzi o główkę, no to w sumie nie można za dużo o niej powiedzieć, no bo jak dobrze wiemy, no to jest tak naprawdę znana już główka w LEGO i przez wiele lat używana, więc szkoda, że wiem, że to jest epizodyczna postać, ale szkoda, że i tak komandor Pradzi nie dostał jakiejś specjalnej główki. Zapomniałem wspomnieć o uzbrojeniu, dostaje on oczywiście klasyczny pistolet blasterowy. Kolejna minifigurka to tak zwany Imperial Crew Member, czyli są to po prostu ci, może nie żołnierze, ale tacy jakby mechanicy, którzy wiecie, zajmowali się na gwiezdnych niszczycielach albo imperialnych innych stacjach bojowych, na przykład Gwieździe Śmierci, jakimiś takimi rzeczami, sprawami technicznymi. W dużym skrócie są to członkowie ekip technicznych Imperium. Jako broń minifigurka również dostaje krótki pistolet blasterowy. Tors oraz nóżki przedstawiają charakterystyczny imperialny mundur. No i można powiedzieć, że jest to w sumie mundur podobny do starszej wersji, ale i tak mamy tutaj odświeżony trochę design, no i mi się on naprawdę całkiem podoba, liczę, że ta figurka może pojawi się za jakiś czas w magazynie.
Główka znowu jest podobna do poprzedniej wersji, ale znowu jest ona odświeżona, no i to naprawdę mi się podoba, że w przeciwieństwie do poprzedniej minifigurki dostajemy tutaj specjalną twarz. Poza tym jest też taka sama klasyczna imperialna czapeczka. W gruncie rzeczy uważam, że ta minifigurka dostała tylko jedną fajniejszą wersję, a konkretnie ze Star Destroyera UCS. Głównie dlatego bardziej mi się podoba, ponieważ ma nadrukowane rączki. Kolejna minifigurka to klasyczny szturmowiec na tym tak zwanym nowszym, albo w sumie raczej najnowszym designie zbroi. Broń minifigurki to klasyczny średniej długości blaster, który ma tutaj symbolizować blaster E11. Tors oraz nóżki, tak jak wspomniałem, ten nowy design zbroi szturmowców, ale tak naprawdę taka największa różnica nie jest związana z nadrukami, tylko po prostu z kolorem elementu, no bo zamiast klasycznego czarnego pasa do tych szturmowców dostajemy biały. Niektórym ludziom się to nie podoba, ale według mnie te figurki po prostu wyglądają czyściej. Jeżeli chodzi o hełm, no to jest to ten garnek, który już dostaliśmy w 2020 roku, no albo nawet w 2019, no i wiem, że niektórym ludziom on się po prostu nie podoba, no a dla mnie w sumie jest spoko. Rzeczywiście jest może trochę za duży, ale za to jest dual moldem i ma on naprawdę wiele ładnych szczegółów, na przykład nadruki po bokach albo z tyłu. Kiedy zdejmiemy hełm naszej minifigurki, okaże się, że jest ona czarnoskórą kobietą. Mamy tu oczywiście wszystkie charakterystyczne elementy zbroi szturmowca, takie jak dwa inne nakolanniki, albo na przykład pas, gdzie z tyłu jest podpięty ładunek wybuchowy. Jeżeli chodzi o sam design tych torsów i nóżek, no to uważam, że jest on po prostu taki bardziej nowoczesny w porównaniu do starszego, no i mi się naprawdę całkiem podoba. Kolejna minifigurka to imperialny kanonier, Imperial Gunner. No i z czego byli ci gunnerzy najbardziej znani? Tak naprawdę ze sceny w Nowej Nadziei, kiedy odpalają laser Gwiazdy Śmierci. Minifigurka ma na torsie oraz nóżkach imperialny kombinezon, no i ma do tego też nadrukowany pas. No i tak samo jak było z Imperial Crewmemberem, po prostu tutaj ten design jest tak jakby odświeżony w porównaniu do starszej wersji. No i naprawdę fajnie, że nie wrzucili tego, co był po prostu zwykle tam w 2014, 19, 17, tylko że dostaliśmy taką nową odświeżoną wersję. Szkoda tylko, że minifigurka nie dostała jeszcze jakichś nadrukowanych rączek. Jeżeli chodzi o hełm, no to został ten sam mold i te same nadruki co w poprzednich wersjach, ale nie będę się jakoś strasznie tego czepiał, no bo uważam, że jest on naprawdę dobrze odwzorowany, dobrze nadrukowany, no i fajnie się prezentuje. Kiedy zdejmiemy hełm, okazuje się, że znowu mamy tutaj kobietę, no ale tym razem jest to już główka, którą widzieliśmy u kilku innych imperialnych w LEGO. Znowu wam nie wspomniałem o broni, o wyposażeniu tej minifigurki, no i znowu jest to klasyczny krótki pistolet blasterowy. Kolejna minifigurka to Imperial Navy Trooper, czyli tacy żołnierze, którzy po prostu służyli na mostkach różnych imperialnych okrętów, albo na przykład na Gwieździe Śmierci. No i zajmowali się tam w sumie, no czym się zajmowali, byli taką pewnego rodzaju ochroną dla różnych oficerów. No i była jeszcze z nimi taka scena, jeśli dobrze pamiętam, na egzekutorze, gdzie Darth Vader rozmawiał z pewnym imperialnym oficerem, no i po zakończeniu rozmowy Imperial Navy Trooperzy po prostu musieli tam posprzątać. Jeżeli chodzi o broń, to minifigurka ma zwykły, średniej długości blaster od LEGO. Niestety nóżki tej minifigurki nie są nadrukowane, no i znowu będę się czepiał, no bo dla mnie jednak każda minifigurka wygląda o wiele lepiej z takimi nadrukowanymi nóżkami, no i nawet mogłyby być to jakieś głupie, szare kreski, które miałyby symbolizować wgniecenia. No ale niestety nie mamy nic. Poza tym mamy tutaj też tors, no i on ma całkiem ładny design, z tego co mi się wydaje, to znowu jest to taka trochę odświeżona wersja tego poprzedniego. No i tak naprawdę mamy tutaj ten charakterystyczny mundur, tym razem już bez żadnych insygni. No i mamy też pas z klamrą. Hełm jest tu ten sam co w poprzednich wersjach, no ale znowu tak jak przy imperialnym kanonierze, nie będę się tego czepiał, no bo jest to według mnie dobry mold, dobrze jest odwzorowany i dobrze się prezentuje. Co ciekawe, minifigurka dostaje unikatową główkę. Podobne główki już występowały u innych Navy Trooperów, właśnie z takimi jakby zapięciami od hełmów, no ale tym razem po prostu jest to inna mina, inna twarz, no i ma też inny kolor. Poza tym minifigurka ma też drugą twarz, z taką bardziej, wiecie, rozwścieczoną miną. Kolejna minifigurka to legendarny Darth Vader, którego raczej nikomu nie muszę przedstawiać.
Tors oraz nóżki to bardzo ładnie odwzorowany kombinezon oraz szaty Dartha Vadera. Mam tu naprawdę wiele szczegółów, właśnie są poprowadzone z torsu do nóżek te wszystkie szaty. Na torsie mamy oczywiście charakterystyczne guziczki, pas, no i wszystko jest idealnie uzupełnione według mnie tymi nadrukowanymi rączkami. Jeżeli chodzi o pelerynę, to tym razem jest ona z tego, nazwijmy to, klasycznego materiału, a nie z tego miękkiego. Chociaż wiem, że u Vadera to naprawdę bywa różnie. Jeżeli chodzi o hełm, no to jest to ten mold, który znamy już od jakiegoś 2014 roku. No i znowu, tak jak u szturmowca, niektórzy nie są po prostu tego fanami, no bo uważają, że jest za duży, ale według mnie jest on naprawdę całkiem spoko. Szczególnie, że jest dwuczęściowy. A kiedy zdejmiemy górną część hełmu, to zobaczymy twarz Dartha Vadera z założoną dolną częścią, więc naprawdę fajnie się to prezentuje. A twarz Vadera to już jest w sumie taka klasyka. Pamiętam jeszcze, jak wychodził jakiś czas temu imperialny bombowiec TIE i wtedy Vader pierwszy raz dostał tą twarz i wtedy to był unikat. No ale niestety tych Vaderów ostatnio mieliśmy taki naprawdę spory przesyt, ponieważ dostaliśmy go, tak jak mówię, w tym bombowcu TIE, potem trafił on do mecha, do gazetki, do imperialnego gwiezdnego niszczyciela i tak naprawdę w tych wszystkich zestawach pojawia się ta sama minifigurka, a no i jeszcze do korytarza Stantiv 4 pojawia się ta sama minifigurka, tylko że tam czasami ma on po prostu inne peleryny z innych materiałów. Cal Kestis to były Jedi Padawan, później Rycerz Jedi, którego poznajemy w grze Jedi Survivor oraz wcześniej jeszcze w grze Jedi Fallen Order, gdzie Cal był głównym bohaterem, w którego się wcielaliśmy. Jeżeli chodzi o tors i nóżki, no to mamy tutaj charakterystyczne takie jakby spodnie robocze Cala, no bo warto wspomnieć, że on kiedyś przecież pracował na złomowisku, więc jest to w sumie zrozumiałe. No i mamy też te charakterystyczne ubranie Cala Kestisa nadrukowane na torsie. Więc naprawdę mamy tu wiele szczegółów i uważam, że tors oraz nóżki tej minifigurki są po prostu idealne. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to nadrukowane rączki. Warto też wspomnieć, że LEGO dało Calowi, tak jak prawdziwy Cal to miał, tylko jedną rękawiczkę. Jeżeli chodzi o włosy, to uważam, że jest to drugi najbardziej pasujący mold włosów do Cala Kestisa. No, mówię drugi, no bo po prostu według mnie lepiej by pasowały włosy, które dostał na przykład Cedric Diggory w LEGO, no ale niestety tamtych nie ma w takim rudym kolorze. Zresztą tych wcześniej też nie było, LEGO specjalnie je zrobiło pod tą minifigurkę. Jeżeli chodzi o główkę, no to uważam, że jest ona po prostu spoko. Nie jest może ona jakaś idealna, ale jest naprawdę nawet spoko. Mamy tutaj taki oto spokojny uśmieszek, no i warto też wspomnieć o tym, że LEGO nadrukowało nam jego charakterystyczne blizny. Druga twarz przedstawia Cala w trakcie prawdopodobnie jakiejś walki. Nie wspomniałem jeszcze o jego uzbrojeniu, jest to klasyczny miecz świetlny o niebieskim ostrzu. Ale poza mieczem świetlnym uważam, że Cal Kestis powinien dostać jeszcze swojego nierozłącznego towarzysza, czyli jego malutkiego droida BD-1. Szczególnie, że LEGO już miał gotowy mold pod tego typu droidy, no i nawet już dwa droidy typu BD dostaliśmy w zestawach. Jeden to właśnie wspomniany BD-1, który pojawił się w zestawie o tej samej nazwie, który przedstawiał dużego BD, no i dostaliśmy jeszcze innego BD z serialu The Mandalorian. No a tu niestety mamy samego Cala Kestisa, więc trochę szkoda. Ja osobiście na tą minifigurkę w LEGO czekałem naprawdę długo, szczególnie, że naprawdę spodobały mi się obydwie części gry o Jedi. W sumie śmieszną sytuacją było to, że dostaliśmy najpierw jego droida, czyli BD-1, a dopiero potem Cala. Tak jak mówiłem, czekałem na tego Cala Kestisa od jakichś 5 lat, odkąd wyszła gra. No i że został on po jakimś czasie jednym z moich ulubionych bohaterów z Gwiezdnych Wojen, to postanowiłem sobie, że nie będę czekał na LEGO, no i gdzieś tak 2 lata temu zamówiłem sobie z angielskiej strony, która zbanowała mnie na Instagramie, nieważne, długa historia, taką oto minifigurkę Cala Kestisa. Tak się prezentuje Cal Kestis Firestar Toys obok Cala Kestisa, którego dostaliśmy w Gwiezdnym Niszczycielu od LEGO. No i jeśli mam być szczery, to w tej wersji z Firestara, tak jak wspomniałem, bardziej podoba mi się ten mold włosów, no ale sam mold, bo ich kolor jest dziwny ze względu na to, że firma to robiła, po prostu wiecie, pomalowała te włosy od LEGO, więc trochę dziwnie wygląda ten kolor. No i podobają mi się też wspomniane wcześniej rączki, ponieważ Cal Kestis Firestar Toys ma nadrukowane rączki, więc myślę po prostu,
powtórzę tym dwóm figurkom, wymienię ich rączki, temu dam te, a temu tamte, no wiecie o co chodzi, i po prostu z tego legowego zrobię sobie takiego niesamowitego Cala Kestisa. Muszę też oczywiście wspomnieć o tym, że Cal Kestis jest jedną z minifigurek na 25-lecie LEGO Star Wars. No i oczywiście z tego powodu dostają taką charakterystyczną podstawkę, taką jakie dostawały inne minifigurki. Żeby pokazać wam jak duży, no albo jak nieduży, jest Gwiezdny Niszczyciel, to porównam go do zestawu, którego pewna część z was na pewno już posiada w swojej kolekcji, czyli do Sith Infiltratora. Jak sami widzicie, szału raczej nie ma, sam Gwiezdny Niszczyciel nie jest jakoś strasznie wielki w porównaniu do takiego zwykłego statku Dartha Maula, a na który też ludzie się skarżyli, że też był mały. Jeżeli chodzi o budowę statku, no to dziób to tak naprawdę same ładnie poukładane klocki. Nie będę wam pokazywał Gwiezdnego Niszczyciela z obydwu stron, więc pokażę wam tylko lewą burtę, no bo wiadomo, że obydwie są identyczne, tylko lustrzane odbicia. No i mamy tu, jak widzicie, tak naprawdę wiele elementów, wiele różnych slopów, no i fajnie się to prezentuje, no ale po prostu jest to taka, wiecie, wielka szara część, wielki szary płat, ale największe tutaj wrażenie robią te oto działka, ponieważ mamy bardzo fajną funkcję bawialną i możemy nimi poruszać, tak jak to było w filmie. Możemy nawet zrobić imitację strzelania z tych dział, ponieważ kiedy nadusimy tutaj, no to wystrzeli się pocisk. Jeżeli chodzi o ten segment, to mamy tutaj jeszcze jedną funkcję bawialną, ponieważ możemy otworzyć sobie tutaj te dwie klapy z obydwu stron. A kiedy je otworzymy, w środku ukazuje się rączka, która naprawdę może ułatwić przenoszenie naszego okrętu. Jeżeli chodzi o część środkową, o której wcześniej już mówiłem, gdzie mamy te, wiecie, trzy funkcje bawialne, no to mamy tak naprawdę kolejną, ponieważ jest ona zdejmowalna. W sumie nie wiem, czy jest takie słowo, ale sami wiecie o co chodzi. Po prostu możemy zdjąć cały ten oddzielny segment statku. Można jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, czyli fajnie zrobioną naklejkę z mostkiem, chciałem powiedzieć fajnie nadrukowany klocek, no niestety jest to naklejka, ale tak czy siak fajnie to wygląda. No i mamy jeszcze dwa charakterystyczne generatory pola, generatory tarczy. Z tyłu to wygląda tak, jak widzicie ten cały górny segment statku naprawdę fajnie jest zrobiony, fajnie są tutaj utrzymane te kształty. No i jeszcze tutaj mamy funkcję taką jakby bawialną, ponieważ kiedy otworzymy, to mamy tutaj taki schowek na zapasową amunicję. No i mamy też z tyłu charakterystyczne silniki. Można by się trochę przyczepić, że są one za małe, no ale w końcu i tak dostajemy tutaj takiego małego niszczyciela. No a poza tym każdy, kto ogląda w swoim życiu choć raz Gwiezdne Wojny, na pewno skojarzy te silniki właśnie z Gwiezdnym Niszczycielem. Otwieranie Gwiezdnego Niszczyciela jest zrobione naprawdę nieźle. Musimy tylko odchylić te dwa płaty statku. Z przodu statku mamy zrobiony taki jakby malutki mostek. No i teoretycznie można by się przyczepić, że on jest no nie w tym miejscu. No i ja uważam, że nawet stawianie figurek tak jak teraz nie bardzo ma jakikolwiek sens. No chyba, że po prostu ktoś chce się tym zestawem bawić. Wtedy to jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o sam mostek, no to mamy tutaj dużo takich właśnie elementów z dziurami trochę wystającymi. Jest on taki według mnie trochę niedopracowany, ale za to fajnie są te wszystkie naklejki komputerów. Tutaj jeszcze widzicie, jak zbudowana jest rączka do podnoszenia statku. Dalsza część wnętrza statku jest podzielona na dwie strony. No i tutaj mamy jakiś taki malutki, przezroczysty schowek z komputerem. Jest też jakaś strzykawka, więc możliwe, że jest to jakaś część po prostu medyczna. Mamy też malutkiego droida mysz. Poza tym mamy też holostół, prawdopodobnie są to jakieś imitacje statków kosmicznych. Z tyłu też stoi jakaś skrzynia. No i największe wrażenie oczywiście robi ten wielki holokomputer z naprawdę fenomenalnym nadrukiem. I to tak, nadrukiem, nie naklejką. Jakby Lord Vader albo któryś z imperialnych oficerów chciał po prostu pójść na przerwę i wypić sobie kawkę, to też jest to możliwe dzięki temu zestawowi, ponieważ mamy tutaj obracane krzesło, no i mamy też taki oto malutki stolik z filiżanką. No i mamy jeszcze na koniec taką malutką zbrojownię. No, mówię malutką, no bo mamy tu miejsce tylko na dwa blastery.
Podsumowując, uważam, że Imperial Star Destroyer jest zestawem prawie że idealnym. Dostajemy naprawdę świetne 7 minifigurek, w tym długo wyczekiwaną rocznicową minifigurkę Cala Kestisa. No ale mi osobiście, jako wiecie, entuzjasty imperialnych figurek, pozostałe minifigurki również się podobają, a w szczególności ci oficerowie. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to uważam, że pod względami jakimiś, wiecie, technicznymi i tym podobnymi, z zewnątrz jest zrobiona naprawdę świetnie. No, można by się trochę przyczepić do tego środku, że nie jest on, że nie jest on tak idealnie dopracowany, no ale wiadomo, że środek to jest bardziej zrobiony do zabawy dla dzieci, a nie dla jakichś kolekcjonerów. No i tak naprawdę jedyne moje zastrzeżenie do tego statku to to, że mógłby być za tą cenę katalogową mimo wszystko trochę większy. Napiszcie, co wy uważacie o tym zestawie, czy będziecie go kupować do swojej kolekcji, czy może już macie jakiegoś innego gwiezdnego niszczyciela. A ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.